Witam Państwa, dobry wieczór. W Sejmie zebrał się Obywatelski Klub Parlamentarny. Mówili o roli swojego klubu w nowej sytuacji politycznej, jaką stworzył fakt formowania rządu przez Tadeusza Mazowieckiego. Ale mówili o tym przy drzwiach zamkniętych. W kuluarach natomiast byli wstrzemięźliwi. Ja jako senator właśnie pochodzący ze środowiska wiejskiego zabierałem głos i mówiłem na temat pewnych nastrojów panujących na wsi. Ogólnie trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że ta nowa koalicja została nie zawsze najlepiej przyjęta przez rolników, przez środowisko wiejskie. Niemniej jednak podejrzewam, że jest w jakimś sensie akceptowana i ona zostanie zaakceptowana. Ale jednocześnie bardzo niedobrą sprawą by było, gdyby w tym momencie ZSL, który jest jednym z tych członków koalicji, w jakimś sensie zdominował wszystkie te dziedziny życia związane z rolnictwem. W czasie międzynarodowych targów jesiennych w Lipsku w centrum miasta doszło po wieczornym nabożeństwie w kościele świętego Mikołaja do demonstracji mieszkańców NRD pragnących wyjechać na zachód. Ponad 1000 uczestników manifestacji, w tym przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych działających przy kościele ewangelickim, domagało się wolności i swobody wyjazdów. Demonstracja zakończyła się po 30 minutach interwencją policji. Festiwalu Wratislavia Cantans, kolejny wspaniały koncert oratoryjny. Dziś w programie msza koronacyjna C-dur Mozarta i po raz pierwszy wykonywane w Polsce rekwiem Webera. Wśród solistów także Ken Mazur, śpiewający partię sopranu chłopięcego. Przedstawiciele 7 ugrupowań opozycyjnych opublikowali swoje stanowisko w sprawie dostępu do środków masowego przekazu. Ich zdaniem należy niezwłocznie wprowadzić nową formułę funkcjonowania radia i telewizji, uwzględniającą udział wszystkich demokratycznych sił społecznych i politycznych, których przedstawiciele już obecnie powinni zostać wprowadzeni do kierownictwa radia i telewizji. Autorzy stanowiska twierdzą, że są gotowi w dyskusji o tym uczestniczyć. Na podobnych zasadach należy ich zdaniem przebudować Radę Prasową przy premierze. Za niezbędne uważają stworzenie warunków dla rozwoju wysokonakładowej, wolnej prasy, w tym uspołecznienie istniejącego przemysłu wydawniczego i poligraficznego wraz z systemem kolportażu. Tylu komputerów w jednym miejscu jeszcze nie było, a to z okazji pierwszych międzynarodowych targów gdańskich Baltkom 89. Targi te to przede wszystkim prezentacja oferty producentów i dystrybutorów w zakresie elektronicznych mediów komunikowania. Uczestniczy blisko 100 firm, a wśród nich tak renomowane jak Minolta, Philips, Martens i Blaupunkt, prezentujące atrakcyjny sprzęt mikrokomputerowy i telekomunikacyjny. W południowoafrykańskim królestwie Lesoto kupiliśmy 2,5 miliona litrów białego, wytrawnego wina. Do Szczecina przypłynął z nim szwajcarski statek Rin. Królestwo Lesoto znane jest w świecie z eksportu skór, diamentów i kocy moherowych. Być może w Polsce zasłynie również z wina. Węgierscy turyści wydają za granicą 2 razy więcej twardej waluty niż zagraniczni goście przybywający na Węgry. W ciągu 7 miesięcy Węgrzy wydali 730 milionów dolarów, 3 razy tyle, ile od stycznia do lipca ubiegłego roku. Zagraniczni turyści, najczęściej Austriacy, obywatele RFN i Holendrzy, zostawili na Węgrzech tylko 375 milionów dolarów. Polaka to nie dziwi. Polak od lat wydaje więcej niż zarabia. A w Warszawie istotnie na stadionie Legii rozegrano towarzyskie spotkanie Polska-Grecja. W naszej reprezentacji obok piłkarzy grających w klubach krajowych wystąpili Dariusz Dziekanowski i Ryszard Tarasiewicz, którzy na co dzień, jak wiadomo, kopią piłkę za granicą. Już w pierwszych sekundach meczu akcję polskiego napadu zakończył celnym strzałem Robert Warzycha. Tym z Państwa, którzy nie znają końcowego rezultatu spotkania, nie chciałbym jednak psuć widowiska, bowiem nasza retransmisja o 21.05. Niestety przed meczem rozwydrzeni kibice zdemolowali autobus, MZK ocenia straty na 1 000 000 zł. A w Płocku w meczu reprezentacji olimpijskich Polska wygrała z Grecją 2-1. Dziś w Krakowie, w trzecim i ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw Polski, zła pogoda sprawiła, że na tartanowej bieżni zawodnicy uzyskiwali słabe rezultaty. Tylko dwa wyniki zasługiwały dziś na większą uwagę. W biegu mężczyzn na dystansie 200 metrów zwyciężył mistrz Europy juniorów Marek Zalewski w niezłym jak na te warunki czasem 21 sekund i 14 setnych sekundy. W
oglądanym biegu pań na tym samym dystansie wygrała Ewa Kasprzyk z czasem 22 sekundy 77 setnych sekundy. Był to ostatni bieg rekordzistki Polski na sprinterskich dystansach. Reprezentantka Olimpii Poznań startem w krakowskich mistrzostwach zakończyła karierę. Wyż Azorski zrobił swoje, rozpogodziło się w znacznej części Polski. Czekamy zatem na obiecane przez synoptyków od piątku ocieplenie i babie lato. I to wszystko w tym wydaniu dziennika. Dziękuję Państwu. Do widzenia.